Zakończyła się renowacja wnętrza barokowego kościoła w Skansenie w Tokarni. Budynek został przeniesiony do Muzeum Wsi Kieleckiej z Rogowa nad Wisłą w 1996 roku. Odnowiono ołtarze boczne i XIX-wieczne polichromie. Powstała również kopia skradzionego obrazu świętego Jana Nepomucena. Prace zostały w większości sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ewelina Wojtusik. Drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Ufundował go Michał Włodzicki, dziedzic Rogowa nad Wisłą. Powstał obok przytułku dla ubogich. Tam był kapelan, jeden ksiądz, który się opiekował tymi ludźmi. No i jedną z form, powiedzmy, opieki było udostępnienie im kościoła, żeby się gdzieś mogli modlić. No to byli starsi ludzie, już niedołężniali. Do skansenu w Tokarni został przeniesiony w 1996 roku. Podczas prac konserwatorskich stołów ołtarzowych pod czwartą warstwą farby zostały odkryte XIX-wieczne polichromie. Polichromie przedstawiają rysunek imitujący marmur, wieńce kwiatowe, gwiazdy, a także takie elementy jak hostia z kielichem. Malowidła znajdują się również na stropach. Te nad nawą główną przedstawiają walkę Michała Archanioła ze smokiem. Te nad prezbiterium koronację Najświętszej Marii Panny. Podczas konserwacji odnowiono też oba ołtarze boczne. Odrestaurowano obraz Chrystusa Ukrzyżowanego i kopię skradzionego 25 lat temu obrazu świętego Jana Nepomucena. Kopia wykonana została na podstawie jedynej kolorowej fotografii, która znajduje się w zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej i przedstawia świętego Jana Nepomucena w pozycji klęczącej. W świątyni zachowało się wiele elementów z pierwotnego wyposażenia, w tym ambona i barokowy ołtarz główny z obrazem Madonny z Dzieciątkiem. Muzeum stara się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pieniądze na jego renowację. W naszych planach jest posadowienie kolejnych 30 atrakcyjnych obiektów. Bardzo silne rozbudowanie sektora małomiasteczkowego, w którym powstałyby dodatkowe obiekty użyteczności publicznej, typu posterunek policji, straż pożarna. W planach jest również budowa amfiteatru i przystani kajakowej. Kościół z Rogowa to jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów zabytków w Skansenie. Cały czas odbywają się w nim msze święte. Ewelina Wojtusik, informacje.